Jezus doświadczył biedy tu na ziemi, po to, abyś ty nie musiał być biedny. Jezus doświadczył na krzyżu każdej choroby, po to, abyś ty nie musiał chorować. Jezus był zdradzony po to, abyś ty nie zdradzał swojej żony, po to, abyś ty nie został zdradzony. To jest wolność, kochani, głoszę wam wolność. Każdy może być wolny, każdy może być odważny, jeżeli z czymkolwiek się dzisiaj borykasz. Bóg cię nigdy nie potępił. Bóg cię nigdy nie potępił. Potępił cię twój ojciec, teraz idzie chłopak, który ma kosę z ojcem i kłóci się z nim i się do niego nie odzywasz, bo potępił cię twój ojciec. Ale Bóg cię nie potępił. To jest dobry ojciec. Bóg mówi, wybierz życie. On mówi, wybierz życie. Wybierz to, co przynosi życie. A życie przyniosłem ja. Jezus Chrystus. Życie przyniosłem ja. Uwierzyłam w to, że jestem błogosławiona, bo Jezus był biedny i do krzyża Golgoty przybił biedę. Masz deficyty. Ta dziewczynka, która teraz przeszła w zielonej kurce, ma lęki w środku i boi się zasypiać w nocy. Boisz się ciemności. Człowiek nie może być niczym związany. Lęk nie pochodzi od Boga. Lęk nie pochodzi od Boga. Nie bój się. Nie bój się i przyjdź po swój przełom. Dostałam zbawienie z łaski za darmo, bo Jezus zapłacił na krzyżu Golgoty. Nie ma takich pieniędzy na ziemi. Nie ma takich pieniędzy na ziemi, które dałyby ci to, co możesz mieć w Jezusie. Próbowałam być pełna w środku przez to, że będę robić dobre rzeczy. Ale nie da się tak zapełnić swojego wnętrza, które z natury jest puste. Bo urodziłeś się tutaj, będąc z natury pustym, będąc z natury martwym wewnątrz. Taki rodzi się człowiek na tej ziemi, skażonej błędem, czyli grzechem. I masz to życie tutaj po to, żeby rozpoznać Boga, który jest życiem. Żeby rozpoznać, ja dzisiaj ci mówię, to nie jest ten Bóg, którego prezentują religie. To nie jest ten Bóg, przed którym trzeba się kłaniać, którego trzeba błagać o coś. I po to Jezus umarł na krzyżu, abyście chodzili związani i spętani religią. Abyście musieli zasługiwać przez całe życie. Abyście myśleli, że jesteście niewystarczająco dobrzy, aby przyjść do Boga. To nieprawda. On przyszedł do grzeszników. On umarł za każdego człowieka, który źle czyni. Bóg przychodzi do ciebie, kiedy go zawołasz, nawet kiedy pijesz i ćpasz. Dlaczego? Bo to dobry ojciec, który... W ogóle odłóż swoje religijne przekonania, swoje wizje na temat tego, jaki Bóg powinien być, jaki nie, gdzie był, kiedy dzieci umierały w Afryce i tak dalej, i tak dalej. W ogóle odłóż to. Zajrzyj w twoje serce i tak naprawdę zobacz, o co masz żal do tego Boga. Bo prawda jest taka, że wierzysz w Niego. Masz to samo ziarno wiary, co mam ja. A ty jesteś więcej niż ciało. Ty jesteś więcej niż ciało. Więcej. Więcej niż psychika. Jesteś duchem. Potrzebujesz ożyć. Potrzebujesz ożyć. Bo Jezus już zrobił wszystko, żebyś mógł ożyć. Powołany jesteś do wolności. Powołany jesteś do wolności. Do tego, aby stać tu z nami i głosić Ewangelię. I mówić to, co uczynił ci Jezus dla wszystkich ludzi. Jestem tu w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zmieniam moje plany. Zmieniam moje plany, żeby tu przyjść i się o ciebie modlić. Bo jest mi cię szkoda. Bo wiem, jak diabeł cię okrada. Bo wiem, że jesteś nieszczęśliwy, że borykasz się z chorobą, z samotnością, z depresją, z nałogami. Kolego, chcę się o ciebie modlić, o twoją głowę. Duchy schizofrenii cię prześladują, a ty jesteś zdrowy, przyjdź. Przyjdź. Diabeł cię okłamuje, przyjdź. Idzie tutaj mężczyzna, który ma chorą wątrobę. Przestań podejść do nas. Pomodlę się o ciebie. Będziesz uzdrowiony.
mężczyzna, który ma chorą wątrobę. Nie lekceważ tego, nie lekceważ. To w ogóle nie jest wstyd przyjść do Boga po uzdrowienie, bo ono jest. Ja łamię teraz na tym miejscu wszelki wstyd, izolację. Łamię to teraz. Nie wstydźcie się Boga. Nie wstydźcie się tego, że pragniecie Go swoim sercem. Nie wstydźcie się. Bo On raz umarł i raz stał z martwych. Jego ofiara nie poszła na marne. Bożą wolą jest to, abyś był wolny. Nie musisz zasługiwać. Nie musisz zasługiwać swoim życiem. Idzie kobieta, która jest lekomanką. Nie bardzo dużej ilości leków. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że możesz być od tego wolna. Że tą pustkę, którą wypełniasz lekami, może zająć dzisiaj twoim sercu Jezus. Kiedy oddasz Mu swoje życie i narodzisz się na nowo. Nieważne, kim jesteś. Jaki jest twój stan? Jeżeli zawołasz do mnie z głębi swojego serca, ja cię wybawię. Wybawię cię. Wybawię cię. Ma pan chore serce. Mogę się pomodlić o pana serce? Nina, pan ma chore serce. Arele Cristo, nie na kosto, storlo padre. Arele rialara la Cristo, storlo perelara la lore. Carialara la secre, le Cristo, storlo padre. Ja mam na to rozwiązanie. Przychodzę tu dla ciebie. Boże, ja modlę się o poruszenie serca człowieka. Ja modlę się o to, aby twoja miłość dotykała głęboko serca człowieka. Ojcze, ja wołam do ciebie teraz. Ja modlę się o to, abyś ty dotykał serca człowieka. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że miłość, która płynie z naszych ust, dotyka głęboko ludzkich serc. Ojcze, ja dziękuję Ci za to, że wszelka twardość topnieje jak lód, Ojcze. Uwielbiam Cię za to, że Ty jesteś ten, który otwiera serce człowieka. Twoje święte imię, Jezus, przepełnia nasze serca. Wulkany Twojej chwały pośród nas, Królestwo pośród nas, godność miłości. Mamy Jego zwycięstwo. Pośród nas jest Król, On mieszka w naszych sercach. Kiedy zawołasz do Niego, narodzisz się na nowo, na pewno. To znaczy, że twoje serce więcej nie będzie chciało na ciemność patrzeć, na żaden smutek, na żadne plugastwo. Twoje serce światłością zostanie od Jezusa otwartą.